Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Historia tworzy się na naszych oczach. Podczas wczorajszej konferencji prasowej przedstawiciele polskiego rządu, ambasady Belgii oraz właściciel firmy Umicor oficjalnie potwierdzili realizację inwestycji w strefie ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice. Firma rozważała kilkanaście lokalizacji w Europie i na świecie. Wybór ostatecznie padł na Nysę. Efekt jest rewelacyjny. To jest nowy rozdział w historii naszego miasta. Największe wydarzenie XXI wieku w naszej historii. Ja nie pamiętam niczego tak dużego kalibru, co się wydarzyło w ciągu ostatniego półwiecza. No, rewelacyjna informacja dla mieszkańców Nysy, wszystkich mieszkańców, którzy obecnie mieszkają, ale też tych, którzy wyjechali kiedyś, mówiąc kolokwialnie, za chlebem i teraz wreszcie będą mogli wrócić. To będą doskonałej jakości miejsca pracy. Prezes belgijskiego giganta Mark Grimberg ma świadomość, jak ważna to inwestycja nie tylko dla jego firmy, ale dla całego regionu. My experience of working in Poland is that things can go very fast here, and speed will be important because our business is developing very, very fast. It's a very dynamic environment and we'll need to be in production very fast, and with the type of support that we have here in Poland at all levels, municipal, regional, special economic zone, central government, we can act fast and be in production in 2 years' time. U nas Umicor będzie produkować najistotniejszy składnik baterii do pojazdów elektrycznych. Będzie to pierwszy zakład produkcyjny tego typu w Europie. Mamy nadzieję, że dzięki temu powstaną bardzo dobre, bardzo atrakcyjne miejsca pracy w Nysie, dzięki czemu nysianie młodzi będą chcieli tutaj wracać, a nie tylko stąd wyjeżdżać. Polska już dzisiaj staje się zagłębiem bateryjnym Europy. Mamy Umicor, przypomnę, inwestycja LG Chemu, kolejnych dwóch inwestorów z tej branży stara się również o pozwolenie strefowe na terenie Polski. Zatem stajemy się rzeczywiście klastrem elektromobilności, klastrem w zakresie baterii. Ta fabryka będzie wyjątkowa. Rzeczywiście to, na czym bardzo zależało inwestorowi, to, aby mógł uzyskać zielony certyfikat, aby na każdej baterii, na każdej katodzie, która zostanie wyprodukowana, można było napisać, iż jest ona wyprodukowana przyjaźnie dla środowiska. To też bardzo ważne w roku, w którym w Polsce będzie odbywać się konferencja klimatyczna. Pokazujemy w sposób jasny i zdecydowany, że jesteśmy zainteresowani i jesteśmy gotowi i do tego przygotowani, aby zaawansowana produkcja w Polsce była jednocześnie miała zielony znak jakości. Plany są ambitne, bo pierwsze baterie mają zejść z linii już za 2 lata. Nam udało się dowiedzieć, jak będzie wyglądać siedziba fabryki Umicor w Nysie. It's going to look nice because if you go to our website, you will see that pictures of a similar facility that we have just completed in Korea. And so it's not glass, it's a very nice panels that we've used, and it's large facilities, large buildings, but they look really very modern. W pierwszym etapie firma ma zainwestować u nas 660 milionów euro, a co ważne, stworzyć także 400 miejsc pracy. Docelowo ma ich być ponad 1000. Jak podkreślała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, to jedna z najważniejszych inwestycji w Polsce w tym roku. Na dodatek łącząca nowoczesne technologie z zieloną energią, na co szczególny nacisk kładzie polski rząd. Bez dobrej współpracy rządu i samorządu, mówił o tym ostatnio pan premier, pan prezes Kaczyński, nie zrealizujemy tych wielu ambitnych celów, które sobie postawiliśmy w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Tutaj naprawdę, to mogę powiedzieć z dumą i z zadowoleniem, zadziałało bardzo dobrze współpraca na poziomie administracji rządowej, bo to 3 ministerstwa, 2 agencje, specjalna strefa ekonomiczna, ale także współpraca ze samorządem lokalnym, z województwem, no i przy wsparciu parlamentarzystów, którzy tam stali nad nami jak rada nadzorcza, pilnując, czy dowieziemy wszystkie wymagania w terminie zakładanym przez inwestora. Firma Umicor nie ukrywa, że liczy na współpracę z Nyską PWSZ i innymi opolskimi uczelniami. Informacja o inwestycji spowodowała zainteresowanie wielu innych światowych inwestorów, którzy już pytają o możliwość ulokowania swojego biznesu w Nysie. Inwestycja firmy Umicor to jest ogromny magnes dla innych inwestorów. To jest firma innowacyjna, to jest jedna z najlepszych, największych firm na świecie, marka globalna. Absolutny top, jeżeli chodzi o inwestorów w naszym kraju. Ogromny magnes. Ja jestem przekonany, że raz na zawsze skończyło się bezrobocie w Nysie i teraz skakujemy na inny, wchodzimy na inny poziom rozwoju miast. Dołączamy, myślę, i to w sposób absolutnie skokowy do grupy miast, które się rozwijać będą najszybciej i najlepiej. Zaraz po konferencji prasowej w dworze biskupim odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców.
trakcie spotkania można było sporo dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez konstytucję biznesu. Staramy się, żeby administracja, ja reprezentuję administrację skarbową, stała się administracją prostą, przejrzystą i przyjazną. I na taki system podatkowy właśnie stawiamy. Konferencja jest adresowana przede wszystkim do małych, do średnich przedsiębiorstw. Mówimy o tym, w jaki sposób administracja chce wspierać tych przedsiębiorców, żeby w gąszczu, w zawiłości przepisów faktycznie nie pogubili się. O tym, że kontrola nie będzie chodziła do przedsiębiorców po to, żeby utrudniać im prowadzenie działalności. Staramy się wspierać uczciwych przedsiębiorców, walczymy z nieuczciwą konkurencją i kontrola przede wszystkim ma być wymierzona w tym kierunku, czyli w tych przedsiębiorców, którzy nie regulują swoich zobowiązań względem fiskusa. Mówimy o tym, że to właśnie pracownik urzędu ma domniemywać uczciwość podatnika, a nie wręcz odwrotnie, czyli domniemywać, że każdy popełnił jakieś wykroczenie czy przestępstwo. Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, gdzie eksperci m.in. z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów czy Agencji Rozwoju Przemysłu odpowiadali na pytania przedsiębiorców. Dobre wiadomości z Zalewu Rybnickiego, gdzie rozegrano ostatnią tegoroczną rundę Mistrzostw Polski w skuterach wodnych. Choć w zawodach dobrze spisali się gospodarze, nie ustępowali im zawodnicy klubu Jetski Nysa. Prezes klubu Janusz Stajak wywalczył tytuł wicemistrza Polski w klasie Runabout Open, a Anna Jakimek była druga w klasie Spark. Dlatego pierwszego trofeum było szczególnie cenne, bo w ubiegłym sezonie do pudła zabrakło zaledwie kilku punktów. Sezon 2018 był dla mnie udany i w najmocniejszej klasie Open zdobyłem wicemistrza Polski skuterów wodnych, z czego bardzo się cieszę. Warto tu zaznaczyć, że ścigam się już od 2010-2011 roku. No niektórzy złośliwi, którzy za mną punkty zbierali, powiedzieli, że już to jest taki wiek różny do tego ścigania, bo tam przede wszystkim młodzi, silni ludzie ścigają się. Ale ja się z tym bym nie zgodził. Tutaj potrzebne jest na to, że doświadczenie, naprawdę doświadczenie i rozważność. I tutaj triumfowało to doświadczenie. Wielu młodych zawodników zbyt pochopnie podchodziło do wszystkiego, natarczywie i no, maszyny się psuły, popełniali błędy, nie zbierali tych punktów tak, jak powinno się zbierać. W tym roku triumfuje Ania Jachimek. Także zdobyła bardzo ładną pozycję wicemistrza Polski w klasie Spark. Jest bardzo szczęśliwa razem ze swoim chłopakiem Rafałem. Także no naprawdę kobieta między facetami na takiej pozycji to jest naprawdę sukces niesamowity. I tutaj chciałbym przy okazji zdradzić małą tajemnicę. Właśnie klub Jetski Nysa wystąpił, postarał się wraz z Anią Jachimek o to, by Ania Jachimek reprezentowała nasz klub Jetski Nysa oraz Polskę na Mistrzostwach Świata w Lake Havasu w Arizonie. I udało się, właśnie dostałem gorącą wiadomość, że otrzymali wizy i będą nas reprezentować już 29 tego miesiąca, wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna rywalizacja toczyła się w 5 lokalizacjach, w tym nad Jeziorem Nyskim, które jest zdecydowanie ulubionym miejscem wszystkich motorowodniaków biorących udział w mistrzostwach. Chciałbym tutaj podziękować także Śląskiemu Związkowi Motorowodnemu i Narciarstwa Wodnego, pan Krzysztof Zbrojkiewicz, za pomoc w organizacji imprez sportowych, motorowodnych i wsparcie nasze zawodników oraz dla Polskiego Związku Motorowodnego z Warszawy za to, że możemy organizować takie imprezy właśnie w Nysie. Bardzo dziękujemy. Już dziś zachęcamy do zarezerwowania miejsc noclegowych i aktywnego wypoczynku nad Nyskim Akwenem i przy okazji do kibicowania najlepszym pilotom skuterów wodnych. W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę. 100 lat temu Polska powróciła na mapę Europy. Dzięki nieustającym staraniom naszych przodków dziś możemy żyć w wolnym kraju i kultywować naszą tradycję. Jednym z architektów naszej wolności był Józef Piłsudski. Już 12 października na naszym rynku stanie pomnik marszałka, co będzie zwieńczeniem obchodów stulecia niepodległości. Gigantyczny monument będzie nawiązywał do pomnika z Tarnopola z 1935 roku, a wcześniej, bo już jutro, w naszym muzeum finał konkursu Niepodległa dla wszystkich.
To będzie finał konkursu, który przygotowali pracownicy Muzeum Powiatowego w Nysie, konkursu dla młodzieży, którego tematem jest właśnie Niepodległa dla wszystkich. Konkurs był dwuczęściowy. Jedna część to był konkurs plastyczny, druga część to jest konkurs wiedzy. Spodziewamy się dużej grupy młodzieży. Konkurs jest interesujący, z nagrodami, no nikt nie będzie zawiedziony. W weekend będzie można także bezpłatnie zwiedzać ekspozycje stałe i wystawy czasowe, w tym wystawę Józef Piłsudski na łamach polskiej prasy międzywojennej. Jak się okazuje, życie może czasem uratować zwykłe pudełko. Zwykłe, choć niezwykłe, bo to pudełko życia. W pudełkach znajdują się telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza. Pudełko życia to inicjatywa seniorów z Dziennego Domu Pobytu i z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo jest ważne. Dostaliśmy to takie pudełka gdzieś około 3-4 lat temu. Tutaj były rozprowadzone w Dziennym Domu Pobytu. Wypełniliśmy swoje te ankiety, które podane są, jakie choroby mamy, jakie lekarstwa zażywamy. Trzymamy to w lodówce. Przyjeżdża pogotowie, na przykład ratownicy przyjeżdżają i taka osoba na przykład czy w jakiejś wielkiej temperaturze, czy w ogóle po wylewie, czy po zawale, i nawet rodzina jest w szoku i nie pamiętają, nawet jeżeli chcą poinformować tych ratujących zdrowie, a nawet i życie, mogą nawet się pomylić, coś powiedzieć nie tak. Najlepiej jak to jest czarno na białym, tak jak ja tutaj mam wypisane wszystkie moje choroby, to co mi dolega na co dzień i leki. No a na lodówce jest taki symbol naklejony i lekarz idzie do lodówki i wie, że tam takie pudełeczko jest i takie informacje są. Nyscy seniorzy bardzo doceniają pudełko życia. Jak się okazuje, przekonali się o jego użyteczności na własnym przykładzie. Nam się to przydało, mnie i mojemu mężowi. Akurat się źle poczuł, musiałam wezwać pogotowie. Stres niesamowity. Pogotowie przyjechało, nie pamiętam jakie leki, nie pamiętam jakie choroby. Wyciągnęłam pudełko życia i po prostu pomogło. W tym momencie wiadomo było, co lekarz, jak ma postąpić z moim mężem, co ma robić. Taki formularz w Dziennym Domu Pobytu można w każdej chwili otrzymać. My również często korzystamy z tych formularzy, ponieważ trzeba aktualizować te właśnie tutaj wszystkie rzeczy zapisane, bo zmieniają się i schorzenia, i zmieniają się też leki. I to tutaj w Dziennym Domu można takie coś otrzymać, jeżeli jest rodzina, jeżeli jest opieka jakaś i ta rodzina może się właśnie posłużyć tym pudełeczkiem, to jest bardzo wskazane.